Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczysty apel pamięci żołnierzy wyklętych, niezłomnych na cmentarzu Brudnowskim. Bardzo proszę o rozpoczęcie z udziałem Wojska Polskiego wystawieniem uroczystego posterunku honorowego. Naszą uroczystość rozpoczynamy uroczystym odśpiewanym hymnu państwowego. Do hymnu!
Szanowni Państwo, już po raz 9 zbieramy się tutaj pod pomnikiem więźniów politycznych straconych i zamordowanych w latach 1944-56. Uroczystość tę po raz 9 organizuje Stowarzyszenie Solidarni 2010 wraz z grupami rekonstruktorów, Towarzystwem Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław, Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej Polska Walcząca i Grupy Historycznej Niepodległość. Od 2016 roku wielki to zaszczyt i honor przede wszystkim dla tych, którzy spoczywają w tym miejscu, a jest zidentyfikowanych 47 żołnierzy niezłomnych wyklętych, którzy tutaj zostali pochowani, z najprawdopodobniej około 150, którzy spoczywają jeszcze na Brudnie, na całym tym wielkim obszarze i nie zostali do tej pory odkryci. Wielki to zaszczyt, że od 2016 roku towarzyszy nam uroczysta asysta honorowa Wojska Polskiego i to jest moment, powiedziałabym, przełomowy dla wszystkich obchodów w całym kraju. Od tej chwili, tak jak powiedział ostatnio, na 2 lata przed śmiercią, pan pułkownik Leszek Mroczkowski, nie jesteśmy już bandytami. Te słowa bardzo głęboko zapadły wszystkim w serce, kiedy słuchaliśmy wystąpienia świętej pamięci już pana pułkownika w Sejmie Rzeczpospolitej w trakcie uroczystej konferencji. Tak, od tego momentu nie jesteście już bandytami. Stoimy przed tą studzienką symboliczną, która właściwie jest ikoną tajemniczych pochówków, miejsca okrytego hańbą, okrytego niepamięcią przez wiele lat, celowo przykrywanego, zakłamywanego i w trakcie rekonstrukcji, w trakcie ekshumacji, następnie na tym terenie, wokół którego stoimy, odkryto groby żołnierzy wyklętych, chowanych tutaj potajemnie. Dzięki staraniom Społecznego Komitetu wzniesiony został pomnik, bo to nie państwo polskie ten pomnik, proszę Państwa, przed laty ufundowało, tylko Społeczny Komitet. Społeczny Komitet również pod egidą pana Huberta, świętej pamięci Huberta Kosowskiego, dokonywał spisów tych wszystkich, których udało się zidentyfikować jako pochowanych na Brudnie. Dzięki staraniom grupy niezłomnych społeczników, tych, którzy kontynuowali dzieło żołnierzy wyklętych, przechowując o nich pamięć, możemy tutaj dzisiaj godnie w tym miejscu tak pięknym, z tak piękną asystą uroczyste obchody nasze przeprowadzić. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za przybycie i powitać gości, którzy dzisiaj tutaj do nas z nami się połączyli. Chciałabym podziękować i powitać księdza prałata, naszego drogiego Pawła Piotrowskiego, przepraszam, który kolejny rok nam towarzyszy w modlitwie i w pamięci o tych, którzy zginęli. Bardzo serdecznie witam panią poseł Ewę Tomaszewską, która kolejny już rok z rzędu jest tutaj z nami i potem poprosimy ją o słowo. Dziękujemy wszystkim samorządowcom, społecznikom, którzy tutaj dzisiaj także do nas dotarli. No i wspaniałym młodym zastępom w mundurach, których rekonstruktorom, których przed chwilą już wymieniłam. Także witamy panią przedstawiciel Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Poprosimy również o kilka słów. Nie wiem, czy dołączył do nas przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, bowiem do ostatniej chwili nie był pewien, czy będzie to możliwe. Jeżeli tak, to także później poprosimy o słowo. Proszę Państwa, wszystkim tym, którzy noszą w sercu tamten czas, te wydarzenia przekazują następnie kolejnym pokoleniom, takim jak młodzieży, która ukryła się za pierwszym szpalerem widzów, a jest z nami także. Mam nadzieję, że powiedzą nam, z jakich szkół są i później także zaprosimy może opiekunkę tej wspaniałej grupy do mikrofonu, ponieważ towarzyszą nam również kolejny rok w czasie tych obchodów. Proszę Państwa, rozpoczniemy od wystąpienia pani poseł Ewy Tomaszewskiej,
która reprezentuje nie tylko państwo polskie, ale także właśnie tych społeczników, o których wcześniej wspominałam. Bardzo proszę, pani poseł. Szanowni Państwo, w tym miejscu spotykamy się od początku lat 90., od pierwszej możliwości, kiedy po zmianie systemu został utworzony Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. To z inicjatywy członków tego związku. Więźniów, a zarazem kolegów, przyjaciół, tych, których tu pochowano po bestialskim zamordowaniu ich wcześniej. Z ich inicjatywy powstał ten pomnik. Pierwsze spotkania były, kiedy jeszcze go nie było. Członkiem tego związku był pan Tadeusz Kostewicz, który w tym okresie zajmował się zbieraniem informacji o miejscach pochówku pomordowanych tu na Pradze. W szczególności te jego działania rozpoczęły się wcześniej, w czasie, kiedy siedział w Rawiczu, próbował wypytywać klawiszy o to, co się stało z niektórymi z jego kolegów z CEL. Członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego był także pułkownik Leszek Mroczkowski, który jako nastoletni chłopiec pomagał organizować przerzuty na zachód atowców i złapany po okolicach Jeleniej Góry został skazany na śmierć. Wyrok ten na szczęście zmieniono i po 7 latach udało mu się wydostać na wolność. Na taką wolność ze znakiem zapytania. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało. I rzeczywiście przez cały czas tym, którzy o niepodległość Polski w tamtym okresie walczyli, przyklejano etykietkę bandytów i to było dla nich często bardziej bolesne niż wszystkie tortury zniesione w więzieniach. Mnie tutaj na to miejsce przyprowadziła Hania Szumera, również jako nastolatka schwytana z kilkoma ulotkami, właściwie trudno to nazwać ulotkami, bo to były przez nią przepisywane karteczki z informacjami przypinane pineskami do drzew. Za to również dziewczyna w końcu nastoletnia została uwięziona. Spotkałyśmy się w Solidarności, tak jak z wieloma osobami, które uczestniczyły w walkach i w czasie wojny, i po wojnie. Ze Staszkiem Kowalskim, który leży na Powązkach właśnie, z pułkownikiem Mroczkowskim, z którym spotkaliśmy się po raz pierwszy u księdza Jerzego na mszach świętych i współpracowaliśmy w podziemiu w latach 80. Z Jurkiem Berem, nieżyjącym już także, uczestnikiem walk w czasie wojny. Oni wszyscy później stali się bardzo aktywnymi członkami Solidarności i w znacznym stopniu przyczynili się do tego, że ten związek nie rozpadł się, a odniósł sukces swojego istnienia i swojej działalności po stanie wojennym, po latach no,
traktowania nas wszystkich przecież w sposób niegodny. Chciałabym, żeby pamięć o tym miejscu, o tym, w jaki sposób traktowano ludzi, którzy poświęcali się dla naszego kraju, przetrwała i bardzo cieszy mnie to, że młodzież uczestniczy w tych spotkaniach, że Solidarni 2010 przejęli tę pałeczkę, kiedy byli więźniowie, już albo nie żyją, albo nie są w stanie przychodzić w to miejsce i tu się spotykać. Cześć ich pamięci. Bardzo dziękujemy pani poseł. I poprosimy teraz Agnieszkę Hołaburdzin-Rutkowską, przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które od niedawna na ulicy Rakowieckiej w Warszawie kontynuuje pamięć o prześladowaniach okresu komunistycznego. Bardzo proszę. Witam serdecznie Państwa w imieniu dyrektora Jacka Pawłowicza, który niestety będąc w szpitalu nie może uczestniczyć w tej uroczystości, chociaż w jego sercu jest miejsce dla wszystkich osób, które walczyły o niepodległość. Musimy sobie zdawać sprawę, stojąc właśnie tutaj, tutaj, gdzie próbowano zagrzebać ciała, imiona i nazwiska, po to, żebyśmy nigdy nie pamiętali. Wyrazem tego, czy będziemy w przyszłości rzeczywiście wolnym państwem, jest to, na ile pamięć o tych osobach będzie w nas trwała. Na ile będziemy mieli siły, żeby przemóc to, że chciano, żeby nikt o nich nie pamiętał. Na nas ciąży odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, żeby kolejne pokolenia wiedziały, że bohaterami są ci, którzy walczą o wolną Polskę, nie tych, którzy kolaborują z rządami, które okupują dany kraj. Dlatego tak ważnym jest, żebyśmy tą pamięć utrzymywali. To, co tutaj się dzieje, jest wynikiem działań społecznych, co oznacza tyle, że naród się o tych ludzi upomniał. Instytucje, takie jak nasza, będą starały się, żeby ta pamięć trwała. Ale to właśnie społeczeństwo musi w swoich sercach zasiać imiona i nazwiska osób, które po wojnie, po II wojnie światowej, gdyby państwo rzeczywiście było wolne, to wtedy oni by byli obsypywani nagrodami, medalami i honorami, ponieważ za to, że byli bohaterami, musieli ponieść śmierć w sposób niejednokrotnie męczeński. Tak jak na przykład generał Fildorf, niedawno mieliśmy rocznicę, gdzie nawet nie dostał prawa do śmierci żołnierskiej, ponieważ został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Jeżeli nie będziemy mieli świadomości tego, że na nas ciąży odpowiedzialność, żeby nikt nie śmiał o tych ludziach powiedzieć, że byli bandytami, bo to byli bohaterowie, którzy walczyli o to, żeby Polska rzeczywiście była niepodległa. Proszę was wszystkich, abyście nieśli tą wiadomość, gdzie tylko się da, żebyście wszędzie, gdzie się pojawi kolejny raz informacja, że któryś z żołnierzy wyklętych był bandytą, stawiali temu opór. Ta walka wcale nie jest wygrana. Już w zeszłym roku zaczęły się pojawiać z powrotem głosy, że powinniśmy o tym mówić inaczej. To w wielu szkołach pojawiają się głosy, jak przychodzi IPN, że może by przyszedł ktoś i powiedział historię alternatywną. Tu nie ma historii alternatywnej. Historia Polski, niepodległej Polski, to jest historia, która jest zbroczona krwią osób, które nie tylko zabito, ale chciano je wymazać z historii. Naszym obowiązkiem jest to, żebyśmy ich historii przywrócili. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Jeśli przybył przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, a nie dostrzegłam go do tej pory, to bardzo proszę do mikrofonu. Jeśli nie, proszę Państwa, zanim oddam głos księdzu Pawłowi, który poprowadzi modlitwę, chciałabym, ażeby wybrzmiał tutaj tekst, który już
w 2016 roku odczytywaliśmy w tym miejscu. Myślę, że należy się to panu pułkownikowi Leszkowi Mroczkowskiemu, który 14 stycznia bieżącego roku odszedł do pana na wieczną wartę. On właśnie był jednym z tych, którzy potrafili mówić młodemu pokoleniu przez te wszystkie lata bardzo znacznej aktywności teraz w czasie lat 2000. Potrafił mówić właśnie o godności, o honorze, o tym, że to po prostu obowiązek, że to nie było nic szczególnego to, co robili, choć uważamy, że było to bohaterstwo i niezwykłe poświęcenie dla Polski. Oni uważali, że to po prostu jest przysięga wojskowa, której są wierni do końca, a ci, którzy próbują ich od tego odwieść, to wrogowie ojczyzny. Napisał we Wronkach w 1953 albo w 1954 roku, czekając na wykonanie wyroku śmierci, bo jeszcze wówczas apelacja była w toku, napisał przejmujący wiersz pod tytułem Ostatni list do matki. Myślę, że pamięci pułkownika Leszka Mroczkowskiego i w zadumie nad jego bohaterskim życiem wysłuchajmy tego tekstu. Piszę do ciebie, mamo, bo wiem, że klęcząc prosisz Boga o syna i o zmiłowanie, bo wielka w sercu twoim trwoga. Nie płacz, mateczko, nie płacz, proszę, czas jest lekarstwem, co leczy rany, a za kilka dni przyjdzie pismo, że wyrok został wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się boję, a w sercu taka miłość płonie, więc klęczę u nóg twoich, mamo, całując spracowane dłonie. Nie płacz, mateczko. Muszę przejść te 7 schodów do piwnicy, nieść moje 18 lat, aby nie wlekli mnie strażnicy. Kocham cię, matuś. Słońce, wiatr i łopot żagli na jeziorze i pierwszych pocałunków smak i kiedy jest wzburzone morze. Umierać jest mi strasznie żal. Przysięgam na mą biedną duszę. Tak trudno przejść te 7 schodów, a przecież przejść je muszę. Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za nas ktoś upomni. Żegnaj, mateczko. Muszę kończyć. Klucz zgrzyta w zamku. Idę po mnie. Poproszę księdza prałata o modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozpocznijmy tę modlitwę od wysłuchania słów Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii świętego Mateusza w 10 rozdziale, wiersze od 17 do 22. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. Owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, gromadzisz nas w miejscu drogi krzyżowej żołnierzy niezłomnych, którzy dla Boga i wolnej Polski
przechodząc przez najokrutniejsze tortury i prześladowania zbrodniarzy hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, wytrwali aż do końca, a ich krew męczeńska dała Polsce i Polakom wolność. Panie, daj im chwałę nieśmiertelną w niebie i na ziemi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, mordercy żołnierzy niezłomnych czynili wszystko, co mogli, by zniesławić ich bohaterską walkę o wolną Polskę, by byli, jak to mówili, żołnierzami wyklętymi. Zbawicielu, spraw, aby w wolnej Polsce odnaleziono wszystkich żołnierzy niezłomnych, by mieli swoje groby i pomniki, a ich komunistyczni prześladowcy i mordercy zostali wreszcie sprawiedliwie osądzeni. Ciebie prosimy. Panie, dziękujemy, że w czasach zniewolenia komunistycznego dałeś Kościołowi i Ojczyźnie naszej tak wielu wybitnych i bohaterskich kapłanów, nade wszystko świętego Jana Pawła II, prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszkę. Prosimy, Panie, by współcześni barbarzyńcy nie niszczyli naszych świątyń, cmentarzy i pomników. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, Ty wiesz, jak wiele trzeba naprawić, jak wiele sądów wydaje haniebne wyroki, jak wiele samorządów odbiera ulicom imiona żołnierzy niezłomnych, a przywraca nazwy komunistycznych sługusów i oprawców. W Warszawie zaś Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Nigdy nikt oficjalnie tej nazwy nie zmienił, natomiast pałacowi nadano miano Zabytek. Zbawicielu, prosimy, abyśmy nie ustawali w naprawianiu Rzeczpospolitej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, dziękujemy za wszystkich oddających chwałę żołnierzom niezłomnym, za młodych ludzi i ich wychowawców, którzy uczą uhonorowania tego wszystkiego, co szlachetne i wspaniałe w dziejach narodu polskiego. I prosimy, by we wszystkich rodzinach i szkołach uczono autentycznego patriotyzmu, prawdziwej historii Polski oraz wolności od bolszewickich utopii. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Wszystkie nasze intencje niech zjednoczy modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus. Wołajmy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Chwała bohaterom. Chwała bohaterom. Bardzo dziękuję księdzu Pawłowi Piotrowskiemu o odczytanie uroczystego apelu pamięci. Poproszę pana podporucznika Jakuba Skrzypczyka.
Rodacy, żołnierze Polski podziemnej, żołnierze Wojska Polskiego, słuchajcie wszyscy. Dziś stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem straconych i zamęczonych żołnierzy niepodległościowego podziemia, w hołdzie tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę. Stajemy nad największą na tym cmentarzu zbiorową mogiłą imiennych i bezimiennych patriotów polskich. Przeszło pół wieku temu tu, na cmentarzu Brudnowskim, skrycie pogrzebano osoby stracone i zamęczone w warszawskich więzieniach i aresztach śledczych. Żołnierzy niepodległościowego podziemia i bezimiennych patriotów polskich. Stajemy dziś do apelu, aby przywołać po imieniu, a także wskazać rodzinom i społeczeństwu miejsca ich wiecznego spoczynku. Składając hołd straconym, przypominamy, że ich największą winą było to, iż ośmielili się stanąć w obronie najwyższych wartości, drogich sercu każdego Polaka, jakimi są Bóg, honor, ojczyzna. Wzywam was, żołnierze Polski podziemnej, którzy oddaliście życie, nie godząc się z narzuconym przez obcych systemem. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, wybitny żołnierzu Armii Krajowej, prezesie drugiego zarządu głównego organizacji Wolność i Niepodległość, długoletni więźniu Wronek i Rawicza, pułkowniku Franciszku Niepokulczycki, pseudonim Teodor, który do dnia swojej śmierci patronowałeś poszukiwaniom straconym i ich mogiłom. Stań do apelu! Ciebie wzywam, kontradmirale Adamie Mochuczy, dowódco marynarki wojennej w latach 1946-1948, którego marynarski życiorys naznaczony jest obroną Helu we wrześniu 1939 roku, wojenną tułaczką i chlubną służbą w powojennej odbudowie marynarki wojennej. Stań do apelu! Wzywam was, straceni żołnierze Armii Krajowej, pułkowniku Lucjanie Szymański, pseudonim Janczar, pułkowniku Edwarcie Pisulo, pseudonim Tama, majorze Zygmuncie Sałaciński, pseudonim Kodzik, majorze Aleksandrze Zdanowski, pseudonim Lubart, kapitanie Bronisławie Sienkiewiczu, pseudonim Wilczur, poruczniku Edwardzie Nowicki, pseudonim Tyczka, poruczniku Janie Wyszomirski, pseudonim Wroński, poruczniku Tomaszu Malczewski, pseudonim Rafał, poruczniku Konstanty Kociszewski, pseudonim Górka, wachmistrzu Kazimierzu Wojciechowski, Tadeuszu Polesiński, pseudonim Błan, Edwardzie Gutowski, Edwardzie Borowski, Witoldzie Lipiński, Tadeuszu Mroczkowski, sierżancie Edmundzie Zakrzewski, pseudonim Kora. Stańcie do apelu! Do was wołam, dowódcy zgrupowania partyzanckiego organizacji Wolność i Niezawisłość, Inspektoratu Puławy, majorze Marianie Bernaciaku, pseudonim Orlik, poruczniku Zygmuncie Kęska, pseudonim Świt, Edwardzie Józefie Politkiewiczu, pseudonim Górski, Henryku Rudzki, Apolinarze Rybicki, pseudonim Leszek, Leonie Jankowski, pseudonim Obarek, Kazimierzu Sawicki, Czesławie Sekuła, poruczniku Bogdanie Stanisławie Olszewski, pseudonim Olszynka, Olszyna, Janie Błotnicki, Janie Wardaku, pseudonim Złośnik, Michale Michalaku,
pseudonim Biały, Stefanie Ostrowski, pseudonim Szczygieł, Plutonowy Henryku Dziekoński, pseudonim Hetman. Stańcie do apelu! Wzywam do apelu żołnierzy i działaczy obozu narodowościowego, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wzywam was, prezesie Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, Leonie Dziubecki, majorze Stanisławie Ostwin-Zuzgo, pseudonim Kropidło, poruczniku Stefanie Nowaczyku, pseudonim Wilk, Stanisławie Kieras, pseudonim Wilk, Aleksandrze Gąska, Edwinie Matecki, Franciszku Wyżykiewiczu, Edwardzie Grabarzu, Zygmuncie Jakimiuku, Wincenty Paszuku, Bolesławie Dominiku, Stanisławie Karwowski, Franciszku Klama, Wacławie Rogala, Zygmuncie Urbańskim, Feliksie Antczaku, Strzelcu Podhalański. Stańcie do apelu! Wzywam was, wszystkich znanych i nieznanych, straconych i zamęczonych, pogrzebanych w wielu dotychczas utajnionych mogiłach i dołach śmierci, którzy oddaliście swe życie, walcząc w najświętszej sprawie. Zwracam się do was wszystkich, aby powiedzieć wam, że wasza ofiara nie poszła na marne. Z waszej krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje wam należną, najwyższą cześć. Stańcie do apelu! Salwa honorowa! Teraz nastąpi uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy. Bardzo proszę delegację o zajmowanie miejsc. Jako pierwsza kwiaty składa delegacja Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Solidarni 2010. Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska, Wiesław Mazurek i Maciej Skarżewski. Za nimi bardzo proszę Stowarzyszenie Grupa Historyczna Radosław w kolejności.
Bardzo proszę o uroczyste składanie wieńców. Stowarzyszenie Solidarni 2010. Składa Stowarzyszenie Grupa Historyczna Radosław. Wieniec składa Akcja Katolicka Katedry Świętego Floriana, pani Krystyna Szatkowska, pani Barbara Wejnarowicz, pani Katarzyna Jasińska. Czy młodzi, to są niebie. Teraz prosimy młodzież i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej imienia Księdza Jerzego Popiełuszki w Zabrzu. Bardzo proszę. Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury zapali znicze. Dziękujemy naszym rekonstruktorom. Związek Narodowych Sił Zbrojnych składa znicze. Następnie grupa Stowarzyszenie Grupa Historyczna Radosław. Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy teraz chcą w tej części uroczystej, oficjalnej zapalić swoje znicze w imieniu swoich małych wspólnot, siebie samych. Także przedstawicieli organizacji kresowych wśród nas. Bardzo dziękujemy kresowianom.
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Chcę przypomnieć, że 9 lat temu, kiedy tutaj koło godziny 18 czy 19 po czarnej nocy 5 osób było w tym miejscu, nie mieliśmy trąbki, nie mieliśmy warty honorowej, nawet chyba, no mieliśmy znicze. Natomiast nie pamiętam, czy mieliśmy kwiaty, ale mieliśmy nasz okrzyk. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy wzięliście udział w tej uroczystości. Myślę, że będziemy ją mieć w sercach przez najbliższe miesiące, do kolejnego 1 marca, a może do 27 lutego 2022 już roku. To będzie 10. jubileuszowa uroczystość w naszym tutaj gronie. Wielka chwała tym, którzy byli przed nami. Tak jak pani poseł Tomaszewska wspominała, już od początku lat 90. gromadził się tutaj komitet społeczny. Jeszcze nie było naszego stowarzyszenia, ale byli poprzednicy. I po nas przyjdą następni, czego świadkami jest ta wspaniała gromadka w pierwszym teraz rzędzie, która zapalała znicze. Pozdrawiamy szczególnie młodzież ze szkoły w Ząbkach, wspaniałych nauczycieli. Pozdrawiamy wszystkich rodziców, którzy przyprowadzili dzisiaj swoje dzieci i zapraszamy dziadków, ażeby przyprowadzili wnuki na jubileuszowe obchody za rok. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję księdzu niezawodnemu, księdzu prałatowi Piotrowi Pawłowi Piotrowskiemu, przepraszam, już zostanę obrugana. Dziękuję bardzo grupom rekonstruktorów. Jeszcze raz wymieńmy: Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław, Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Polska Walcząca, Grupa Historyczna Niepodległość i organizatorzy główni Stowarzyszenie Solidarni 2010. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za udział w naszym uroczystym apelu pamięci. Bóg zapłać.